dniu dzisiejszym pokażemy trening techniczny, a zarazem będzie to trening siły, szybkości specjalnej na narty-rolkach. Dokładnie ustawiamy się do stylu dowolnego, czyli będziemy biegać łyżwą. Będą to odcinki powtarzane na lekkim podbiegu. Jeżeli chcemy zastosować obciążenie większe lub mniejsze, wtedy sobie wybieramy teren z odpowiednim nachyleniem, czyli utrudniamy sobie, tym powodując większe obciążenie, kiedy mamy bardziej pod górkę. Po zajęcia jeszcze będzie dodatkowy komentarz. Została wykonana jedna seria, takich serii możemy wykonać więcej w zależności od zaplanowanego obciążenia dla zawodnika. I w tej serii zostały przećwiczone praktycznie wszystkie elementy, jakie są stosowane podczas biegu łyżwą. Najpierw Mikołaj zaczął od przećwiczenia górnych partii, czyli pracowałem głównie ramiona, które oczywiście były wspierane mięśniami grzbietu, również mięśniami brzucha. I w pierwszej serii jazda bezkrokiem, tak zwanym długim, czyli on jest bardziej siłowy, bardziej wymagający, ponieważ zanim zwracają ramiona do pozycji wyjściowej, do tego, kiedy zaczynamy odpychać, prędkość troszkę spada i trzeba włożyć więcej siły. I dlatego on jest bardziej siłowy niż to, co było w drugim przejeździe wykonane, kiedy było odepchnięcie krótsze, o większej częstotliwości, powodujące utrzymanie mniej więcej stałej prędkości. Tym samym jest to wydatek energetyczny spory, ponieważ jest duża częstotliwość, ale nie ma takich skoków i nie ma takich dużych obciążeń, kiedy rozpoczynamy cykl odepchnięcia. W trzecim przejeździe była praca na przemian stronna, czyli tu pracujemy nad tym, żeby te ramiona poczuły tak, jakie to jest duże dla nich obciążenie, i pracujemy na przemian stronie, wykonując cały cykl jednym, drugim ramieniem. Po zakończeniu tego przejazdu przechodzimy dalej do partii górnych i ćwiczymy odpychanie. Jednym ramieniem w jednym przejeździe, drugim ramieniem w kolejnym przejeździe. Po przećwiczeniu górnych partii przechodzimy już do kompleksu łyżwowego, czyli była jazda 1:1 bez kij. Była jazda jednokrokiem łyżwowym, ale bez używania kijków. To było również zadanie techniczne, gdzie trzeba umiejętnie przenieść wagę, gdzie trzeba umiejętnie się ustawić do fazy przygotowania odbicia i przejechać poprawnie ten przejazd. Kolejnym przejazdem był dwukrok na jedną stronę, czyli zaczynamy przeważnie od tej strony preferowanej, na którą nam się, jak to powiedzieć, biega łatwiej. I kolejnym przejazdem jest przejazd na stronę niepreferowaną, czyli wtedy, kiedy odbijamy się z drugiej nogi, dopychając na przeciwnika. Kolejnym przejazdem był już element włączania zmiany ze strony preferowanej na niepreferowaną i takie powtarzanie na tymże odcinku. I przejście do sprintu jednokrokiem łyżwowym. I co jest istotne w tym wszystkim? W tym wszystkim istotne jest to, że jak na końcu był sprint, czyli to był
zdecydowanie szybciej wykonywane jak pozostałe ćwiczenia, a pozostałe ćwiczenia, które wykonywaliśmy od początku, miały zadanie biegu w intensywności takiej, jaką jest intensywność startowa. Mniej więcej w podobnej prędkości, jakbyśmy biegali podczas zawodów. Czyli nie jest to prędkość maksymalna, jaką zawodnik może uzyskać, ale jest to prędkość optymalna do dystansu, który jest rozgrywany, czyli na przykład 10 lub 15 km.